A zgodnie z zapowiedzią gościmy naszych gospodarzy, czyli jesteśmy gośćmi, to oni nas goszczą. De facto, pan Michał Szlapański, dyrektor marketingu i strategii, oraz Piotr Dobry. Wąsowski, dyrektor handlowy GZ Polska. Witamy serdecznie. Witamy, Witamy serdecznie. w naszych progach. Wspomnieliśmy przed chwilką o trudnej sytuacji rynkowej, która wymaga też niełatwych decyzji w wielu firmach z branży stodarki. Jak wy oceniacie w tej chwili. Tę sytuację na koniec roku 2022? Może ja zacznę. Generalnie ten rok, wiadomo, jest dosyć ciężki ze względu na wojnę w Ukrainie. Już myśleliśmy, że po pandemii rynek zacznie się odbudowywać, że będziemy się dalej rozwijać, i pierwsze sygnały z rynku, które były, dawały dosyć optymistyczne. Sygnały, że no po tej całej pandemii zaczniemy dalej funkcjonować, tym bardziej, że branża budowlana dosyć ładnie szła. Natomiast, no wiadomo, w lutym, gdy rozpoczęła się wojna, zaczął się niepokój generalnie w tej części Europy. Inwestorzy zaczęli blokować pieniądze, blokować inwestycje i zaczął się robić taki niepokój. Natomiast wiadomo, że inwestycje, które zostały rozpoczęte, one nadal. Były kontynuowane i to dawało jakiś bufor, że przynajmniej w tym roku jeszcze będzie dobrze. Natomiast kolejne miesiące, tak jak na różnych sympozjach, konferencjach, na których też się spotykaliśmy tak. i szeroko to omawiane były tematy, no, aż takim optymizmem nie objawiają. Natomiast Wiadomo, że każdy kryzys daje też sporo możliwości. Czasy, tak zwane tłuste, one tak troszkę nas rozleniwiają, rozleniwiają i tak naszą czujność tak troszkę usypiają. To też prawda? Prawda. Natomiast gdy wchodzimy w ciężkie czasy, Zaczynamy bardziej myśleć, bardziej być kreatywnymi, coś nowego poszukiwać, nowych kierunków, nowych rynków. A odnośnie jeszcze całego tego naszego rynku, wiadomo, że jest sporo firm, które no Polska jest jednak jednym z większych liderów eksportu. I te firmy, które jeszcze realizują swoje realizacje na dalsze rynki zachodnie, czy, czy, czy dalej jeszcze za ocean, nie narzekają tak, Bo z roku na rok zwiększali ten eksport. One sobie nadrobią tak. I nadrobią ten tak, i nad, i nadrobił mm -hmm. sobie po prostu skupił się na bardziej na tych rynkach. Większy problem mają firmy, które są mniejszymi firmami, które bazowały na rynku polskim. Chociaż też zauważyłem, że sporo tych firm, nawet które realizowały obiekty, e, też się przebranżowiły, zmieniły troszkę kierunek, kli, no, znaczy zmieniły jakby klienta, że zaczęli stawiać na klienta indywidualnego. Wiadomo, że niepewność na rynku i, duża, i wysoka inflacja no, każe coś robić z pieniędzmi tak? i sporo inwestorów prywatnych poszło w własne nieruchomości. Czyli ucieka w inwestycje zamiast trzymać pieniądze na koncie, tak? Dokładnie, bo tak jak już od wielu lat, jakie nie były kryzysy, zawsze w nieruchomość, ziemia miała wartość, tak? nie, to znaczy nie traciła tej wartości. I, I to też zauważamy, że firmy, które się skupiły właśnie na indywidualnym kliencie no też jeszcze nie, nie, nie narzekają aż tak bardzo. Natomiast no niepokojące jest to ta sytuacja, że jeszcze powiedzmy rok, półtora roku temu do jednej inwestycji startowało nie wiem trzy, pięć, Siedem firm. W obecnej chwili do tej, te, tego samego rodzaju inwestycji startuje już 15-20 firm. To się robi tłoczno. I można powiedzieć, że ta cała sytuacja, która jest związana z kosztami energii, kosztów związanych z całą inflacją, tak, by mogło, jest wytłumaczeniem, że ceny powinny rosnąć. Natomiast niestety, przy tych przetargach, co jest to zaskakujące, schodzą coraz niżej. Coraz niższe, tak więc, no, by przetrwać. Tak, byleby no, tak, przetrwać. Żeby mieć jakikolwiek zastrzyk pieniędzy chyba. Tak. I mm, ja akurat no już troszkę pracuję w, w GC, bo już prawie 20 lat. Jest z tego co pamiętam, to jest mój taki duży trzeci kryzys? Y, i, I wiele firm mm, poprzednich kryzysów też nie przetrwało, tak? Y, nie chcę tutaj oceniać, bo każdy biznes po swojemu prowadzi, natomiast no, ci, którzy przejedli, którzy myśleli, że zawsze będzie dobrze, no to, no to z reguły oni mieli problemy. Natomiast firmy, które zabezpieczały się na kryzys, no przechodzą przez nie w jakiś sposób, tak? Nie zawsze na plusie, ale mają środki na to, żeby przetrwać rok, dwa, czy może więcej, tak, jeżeli jest taka potrzeba. No i budować taką przewagę na przyszłość później, prawda? Tak. Ja przeczytałem u nas w mediach społecznościowych na Facebooku taki komentarz, jak, jak domniemam do sprzedawcy, który napisał, musimy nauczyć się sprzedawać na nowo. Dotychczas wszystko samo grało, samo się sprzedawało, teraz musimy się nauczyć tego na nowo. A propos sprzedaży, a może bardziej komunikacji o tej sprzedaży, mam takie pytanie, bo Wszyscy widzimy wyhamowanie inwestycji, wyhamowanie przede wszystkim deweloperki, inwestycje rozpoczęte w budownictwo indywidualne również stopuje. Natomiast chyba waszym klientem jednak jest ktoś inny, bo jak komunikuje chociażby firma... Z podobnego segmentu produktowego Aluprof, firma Merkor, czyli firmy obiektowe, nie zauważają spowolnienia, a wręcz względem ubiegłego roku lekkie ożywienie. No może inflacja nie sprzyja temu, żeby tutaj jakieś wielkie plany inwestycyjne, inwestycyjne czynić, ale wiecznie tych inwestycji nie można wstrzymywać, ponieważ jak już wspomniał nam Pan Rektor, pieniądze muszą pracować. Jak, jak Wasza komunikacja tutaj przebiega? Znaczy tak, na pewno jest tak, że w naszej branży nie da się zatrzymać z dnia na dzień, czy nawet z miesiąca na miesiąc inwestycji, więc, więc faktycznie mamy na szczęście duże inwestycje, które są realizowane i trwają. I faktem jest, że są zakontraktowane niektóre, które też będą realizowane. Natomiast to, co, to, 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 o czym Piotr wspominał, to, to, to jest niestety jakby taki efekt, który, którego można się spodziewać, że po prostu jest mniej. Zupełnie nowych nowych projektów, które mają być realizowane, powiedzmy, na przestrzeni kilkunastu miesięcy. Czyli więc nie więc faktycznie, też, tak? więc faktycznie tak, widzimy, widzimy niektóre projekty wstrzymane, ale na etapie jeszcze projektowania, więc myślę, że niestety. Hmm, no trzeba się przygotować na trochę cięższe czasy. Natomiast odpowiadając na pytanie i, i nawiązując do tego, co tu było powiedziane, że trzeba na nowo się nauczyć, sprzedawać, myślę, że właśnie to jest szansą i wyzwaniem dla, dla nas, dla całej branży, żeby nie patrzeć tylko na, na nowe inwestycje, na nowe obiekty, ale po prostu na możliwości modernizacyjne, bo, bo też wiele firm, właścicieli obiektów, wykorzystuje czas. Jakiegoś kryzysu, właśnie do tego, żeby, żeby zrobić pewne, pewne przetasowanie, pewne uporządkowania. I nawet jeżeli wstrzymują duże jakieś nowe inwestycje, to, to często inwestują jakby w poprawę istniejących, istniejących obiektów. I tutaj mówiliśmy o rosnących kosztach mediów, chociażby. I my mamy to szczęście powiedzmy, że nasze produkty, nasze rozwiązania bardzo mogą wpłynąć na to, jak wyglądają koszty zużycia energii, bo faktycznie wiele naszych produktów yy, no, no, zapewnia yy, lepsze, yy, lepsze funkcjonowanie obiektów. Lepszą cyrkulację powietrza w budynkach, i dzięki temu faktycznie można oszczędzić, oszczędzić parę złotych na tak drogich mediach. Natomiast to, co zostało powiedziane, to jest trochę nowy rodzaj sprzedaży. To, to trzeba o tym powiedzieć klientom, wytłumaczyć i faktycznie, jeśli chodzi o komunikację, to na to dużo stawiamy. To znaczy, zarówno w komunikacjach, w komunikacji takiej marketingowej, gdzie, gdzie, czy to w social mediach, czy na czy naszej stronie, staramy się dużo edukować i mówić jak te rozwiązania mogą wpłynąć chociażby na oszczędności zużycia, zużycia energii. Ale z drugiej strony to jest wyzwanie też dla naszych zespołów sprzedażowych oraz dla naszych partnerów biznesowych, którzy, którzy też tą wiedzę nieraz muszą odświeżyć i my chętnie tutaj wspieramy, wspieramy takie, takie działania. Więc nie jest lekko, natomiast na jak odpowiedział, no też patrzymy na to wszystko jako na pewne możliwości i, 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 i na pewne, przygotowujemy pewne takie działania, które powinny nas prze, przeprowadzić przez ten cięższy okres. Tak przygotowujemy nasz zespół i naszych partnerów. Czyli nowe wyzwania to też nowe argumenty sprzedażowe, ale jak ten sezon, który jak już wspomnieli Panowie jest pełen wyzwań, jak się ma do prognoz, które były na rok 2022? No i przy okazji pytanie o prognozy na rok kolejny. Czy to jest już totalne wróżenie z fusów, czy macie jakieś swoje plany i będziecie próbowali je realizować? Znaczy, to ja tylko dopowiem, że mamy, znaczy na szczęście jest sytuacja taka, że faktycznie ten, ten, ten rok, tak jak Piotr powiedział, weszliśmy w bardzo, bardzo rozpędzony rynek. Z bo przytupem, ten, prawda? Tak, bo ten rynek, początek roku to, to, to był bardzo mocny i myślę, że wszyscy, wszyscy z zadziwieniem patrzyli, jak to, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeszcze na to się nałożyły jakieś problemy z dostępnościami. Niektórych, niektórych czy surowców, czy w ogóle podzespołów. Wiemy, że, że z tym był problem. Więc to było dużym zaskoczeniem. I na szczęście ten rozpęd, również nam, ale myślę, że wielu firmom, pozwoli ten rok kalendarzowy zakończyć, zakończyć dobrze. I my też tutaj. Będziemy mogli się pochwalić na pewno dobrymi wynikami, natomiast my, akurat, mamy rok budżetowy, który trwa do czerwca. Tak, tak, tak my, w naszej grupie, pracujemy. Więc jeśli chodzi o już taki rok budżetowy, no to na pewno będziemy musieli troszeczkę się spiąć, że tak, że tak powiem, żeby, żeby faktycznie zrealizować to zgodnie z założeniami. Tu trochę przychodzą nam z pomocą nasi koledzy z Niemiec, zespoły, które, które też pracują nad nowymi produktami. No, kilkoma już się chwaliliśmy w tym roku, może będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, natomiast, natomiast też mamy przewidziane na początek roku pewne, pewne, pewne nowe rzeczy, więc no, to też dla nas jest pewien potencjał. A procentowo, mówimy o jakich plusikach w tej chwili, jeśli chodzi o zakończenie tego sezonu? No właśnie, jeżeli wasz rok trwa do czerwca, no to rok, jak rozumiem, 21, łamany na 22, możemy uznać za zakończony. Ożywienie zapewne odczuliście w, na początku tego mm. półrocza. Okay. Natomiast podsumowanie liczbowe i prognoza na przyszły rok... Może nie zobowiązująco, ale, ale w, w procentach, jakbyście panowie mogli określić mniej więcej. Ja jako dyrektor handlowy, co mam powiedzieć? No, minimum będzie 100% tak? No pewnie. <grym> I, i, I tej wersji będziemy się trzymać. W... Właśnie, pan pamięta, zespół handlowy też tego posłucha i jak pan powie, że celujemy w plus 4%, to no. tak wszyscy. E, spokojnie. E, no mus... <grym> nie to, 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 co pan powiedział. No ten rok jest takim. Rokiem, który ten przyszły, generalnie, tak. To niektórzy mówią, jakieś szklane kule z fusów, z różnych innych, z ruchu, nie wiem, gałęzi na drzewach, tak. Możemy, możemy, ale jak to mówią, trzeba zawsze planować, tak? żeby mieć jakiś punkt odniesienia, jakiś cel, do którego będziemy dążyć, do którego będziemy zmierzać. I bez względu na to, co się dzieje dookoła. Nasz zespół ludzi, no tak, tak jak mówię, przechodziliśmy przez kilka już tych kryzysów i szczególnie ten okres wykorzystywaliśmy głównie, tak ogólnie mówiąc, też w inwestowanie w ludzi, w różnego rodzaju szkolenia, czy to rozwijające umiejętności, czy to sprzedażowe, czy, czy komunikacyjne, czy szkolenia produktowe bo jest to też ten czas spowolnienia, jest dobrą okazją, żeby z tego całego wiru, w którym jak wszystko się kręci i trzeba no przede wszystkim sprzedawać, trzeba dać tą, ten support, ten serwis klientom, tak? można powiedzieć, w tym czasie nie ma czasu na takie rzeczy, to my ten czas wykorzystujemy właśnie w, w tym celu, że przede wszystkim zainwestować w ludzi, po pierwsze będą się czuli też troszkę pewniej, tak, wiedzy nigdy za wiele, a później to przynosi efekty. Tak? Natomiast żeby nie było, że się wymijam z odpowiedzi, to tak jak mówię, jeżeli ten cały rok kalendarzowy no jesteśmy na plusie. Tak, Nie jest to duży plus, ale, ale jest. I to, co Michał powiedział. jednocyfrowy? Tak, jedno cyfrowe. No nie spodziewałbym się większego no, no, niż tak, tam tak, pewnie tak, tak. między 3 a 5. Kilka procent faktycznie tak, tak, jest. Tak. Natomiast to, co Michał właśnie powiedział, oprócz tego, że Rynek dawał jakieś możliwości zwiększania sprzedaży, to sytuacja ogólnie z łańcuchem dostaw wyhamowywała te nasze możliwości też, tak? No to nie tylko nasze, tak, to w, w różnych branżach, tak? Najpierw były problemy z elektroniką, później problemy z surowcami. Jak nie z jednym, to z drugim, to wzrost cen tych surowców, no szalało to. Cały, cały czas nie było takiego, nie było możliwości, żeby skupić się tylko na obsłudze klienta i sprzedaży, ale trzeba było też bardzo mm, lawirować, żeby e, mieć czym handlować po no prostu. Tak, tak jak zabezpieczyć, zabrać komuś innemu, żeby komuś dać. Tak, no, no, no to, to plan minimum, naprawdę. jaki jest na kolejny rok kalendarzowy, utrzymać przynajmniej sprzedaż? Tak, jeśli chodzi o sprzedaż, to utrzymanie poziomu, tak jak Michał powiedział, mamy nasz rok się kończy w czerwcu, tak? tak więc to półrocze zamykamy całkiem nieźle. Natomiast wprowadzamy kilka nowości, nowe produkty, w nowym kierunku właśnie idziemy, między innymi obiektów właśnie kontroli tak zwanych w BMS-ie, tak, żeby łączyć systemy, łączyć nasze rozwiązania z generalnie z budynkami. No i wykorzystujemy ten czas, żeby, żeby, żeby w tym kierunku iść. Dodam jeszcze tutaj, że właśnie po wczorajszej rozmowie z dyrektorem działu obiektowego z naszej firmy, panem Mariuszem Grabkiem, no właśnie jest troszkę niepokojąca sytuacja wśród biur architektonicznych. Duże, znaczące biura architektoniczne, które są znane wszystkim w Polsce, e, mają sporo pracy. Z tym, że nie tej obiektowej, tylko tak jak kiedyś te biura nie były za bardzo <coughs> zainteresowane rynkiem tym deweloperskim. W tej chwili mają bardzo dużo w tym kierunku. Natomiast mniejsze biura no to, to, to borygają, borykają się z tym, że mają dużo mniej zleceń. I jednak ten niepokój jeszcze inwestorów, którzy no nie wiedzą, w którym kierunku, jak to będzie szło, sporo tematów zostało wstrzymanych. Nie rezygnacja, ale odsunięte w czasie. Po prostu. Tak, mhm. tak więc ten przyszły rok nie będzie łatwy. Tak jak tutaj panowie wspominaliście między innymi o firmie Aluprow. no też jesteśmy z kolegami tak samo z, z nimi w kontakcie, no to potwierdzają to samo, tak, że... Że do tej pory firmy, też, który, obiektowe, który, które oni obsługują, no mają dużo mniej tych, tych, tych tematów do, do wycen. Ale panowie, może o tematach przyjemniejszych i milszych. Spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach jubileuszu 25-lecia działalności firmy Geze w Polsce. Za nami sporo zmian, całkiem niedawnych ale nie rewolucji, jakie, powiedzcie, kierunki obrane, jakie, że tak powiem, można tutaj wyznaczyć strategiczne elementy rozwoju na najbliższe lata, czego możemy się po Geze Polska spodziewać w, w kolejnym ćwierćwieczu. No, ćwierćwiecze ciężko pewnie by było. Przewidzieć. Na, przewidzieć czy nakreślić, no ale co najmniej taką pięciolatkę myślę, że możemy, możemy powiedzieć. Faktycznie ten rok jest dla nas niesamowicie istotny i szczególny, bo to 25 lat firmy na, na tym rynku i to akurat spotykamy się właśnie w grudniu, bo, bo to jest ten miesiąc, kiedy, kiedy firma 25 lat temu została oficjalnie założona w Polsce. My też tutaj dzisiaj reprezentujemy z Piotrkiem powiedzmy dwa pokolenia tej organizacji. Piotr, tak jak mówił, blisko, dekady, blisko tak? 20 lat tak w organizacji. Ja z kolei dwa lata w tej firmie, więc, więc faktycznie faktycznie mam przyjemność tutaj współpracować z bardzo doświadczoną drużyną, ekipą i faktycznie jest to bardzo stabilna organizacja, jeśli chodzi o zespół. Bo to jest myślę, że jeden z filarów tej firmy. Mamy, mamy wielu pracowników, którzy pracują tu po kilkanaście lat. Jest kilka osób, które pracują od początku od założenia firmy, więc to faktycznie, faktycznie jest, jest skarb tej organizacji. Pewnie ciężko jest opowiedzieć teraz o tych 25 latach, ale naprawdę dużo się zadziało. No też to, że siedzimy tutaj w takiej siedzibie tej naszej firmy no 6 lat mniej więcej ma ta siedziba. choć Niemcy wam zazdroszczą tej siedziby. Tak, właśnie też nie możemy się za bardzo tak chwalić oficjalnie, za dużo zdjęć tam wysyłać do, nawet do centrali, bo, bo faktycznie jest to jeden z, z ładniejszych i, i takich funkcjonalnych obiektów, które, które mamy w grupie. I z tego faktycznie jesteśmy zadowoleni. Zresztą dzisiaj znajdujemy się w, w, sali, w sali szkoleniowej, która, która też przechodzi pewną renowację i na przyszły rok szykujemy trochę jeszcze lepsze i wydanie, nowsze. I to jest trochę odpowiedź na, na Pana pytanie co planujemy i na czym chcemy się skupiać. Czyli szkolenia, tak? E, tak, na pewno temat szkoleń, temat, y, y, no, to się też trochę wiąże z tym, co wcześniej rozmawialiśmy, że, że nieraz wykorzystanie jakby sytuacji rynkowej która jest może nie tak bardzo optymistyczna, nie tak bardzo dynamiczna, jeśli chodzi o sprzedaż, można, można wykorzystać właśnie do wzmocnienia czy swoich ekip, czy też partnerów, klientów, którzy z nami współpracują. Więc na pewno na to będziemy stawiać mocny, mocny nacisk. Kolejną rzeczą, którą, którą budujemy, to nie, to nie jest jakby coś zupełnie nowego, natomiast też postawiliśmy na pewno na to duży nacisk, to jest rozwój serwisu i Usług serwisowych na, na naszej organizacji. Mamy zespół kilkudziesięciu osób pracujących u nas w serwisie, plus też firmy, z którymi, z którymi na stałe pracujemy firmy zewnętrzne, i funkcjonujemy w całym kraju. Natomiast ten zespół też powiększamy, rozbudowujemy, wyposażamy, tak żebyśmy faktycznie mogli obsłużyć jeszcze, jeszcze więcej i jeszcze lepiej naszych, naszych klientów, bo tak naprawdę. Wzrost sprzedaży naszych, naszych urządzeń powoduje też to, że my mamy coraz więcej obiektów potem do, do obsługi, do serwisowania, bo tak naprawdę nasze, nasza, nasze działanie to są właśnie takie dwie, dwie powiedzmy duże... Dwa duże obszary, to z jednej strony sprzedaż produktów, a z drugiej strony utrzymanie i serwisowanie obiektów, na którym te, te, te produkty funkcjonują. I myślę sobie, że to są takie, takie dwie, dwie główne rzeczy. To na pewno, co, co tutaj Piotr troszeczkę o tym powiedział, przed nami, przed nami też wzmocnienie naszej naszej kluczowej kategorii, jaką są samozamykacze, bo z tego gezy jest najbardziej znana marka samozamykaczy, jest bardzo popularna, dobrze postrzegana na rynku i tutaj w tym roku wprowadziliśmy jedną, jedną taką nowość do, do naszego takiego sztandarowego... Y Sama zamykacza z, ty, z, ty, z, tej, z tej wyższej półki, z, tej, z tej, jakby z, naj, z największą ilością funkcji, e, czyli TS5000, tak zwany soft close, który który jeszcze poprawia e, komfort i jakby cichego, e, spokojnego zamknięcia nawet tych najcięższych drzwi. Więc to jest jedna rzecz, a w przyszłym roku wprowadzamy. Jakby takiego następcy, naszego bestsellera w ogóle najbardziej popularnego na rynku produktu, czyli, czyli samozamykacza zamykacza TS2000V, wprowadzamy jego nowszą wersję. No nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, nie, niebawem będziemy o tym, o tym komunikować na rynku, więc to jest to, co będziemy robić w tej naszej kluczowej kategorii. Natomiast też nie zabraknie nowości w, w, w kategoriach innych, o niektórych już też zaczęliśmy mówić na rynku. Czy to są na przykład nowy, nowy system zamykania okien F1200, tych najcięższych okien. tak tych dużych obiektowych okien. Tak, tak? Dużych, dużych obiektowych okien. I faktycznie nowy design, bardzo taki user-friendly kokpit do sterowania, dotykowy. Więc no, 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 widać, że po, po, po okresie, w którym niewiele faktycznie nowości wprowadzaliśmy na rynek, w tej chwili wydaje się, że to jest, że to jest taki czas, kiedy, kiedy trochę ten rynek usłyszy o, o nowych produktach z GEZE. No w tej chwili takim takim, takim naszą perełką jest tym, że no to nie jest ilościowo duża sprzedaż, bo są drzwi karuzelowe. Obrotowe, e, Revo tak, Prime. Do domu ich sobie nie więc kupię. To, ten, tak, tam, tak tam. Tego, tego się nie sprzedaje na, na setki czy tysiące sztuk, e, ale, ale są to są to bardzo z kolei takie. E, Efektowne inwestycje, bo, bo to bardzo dobrze wygląda. W tej chwili w zasadzie w zeszłym miesiącu prowadziliśmy to na rynek. Jesteśmy w tej chwili w trakcie też komunikacji, myślę, Czyli że pierwszy realizator przyszły. Centra rok. handlowe tutaj Hotele. Do... Mhm. Tak, 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 mhm. tak. Ja osobiście to myślę, jakby wiadomo, że w ostatnich miesiącach ciężar komunikacji trochę się przeniósł na inne rzeczy. Bardzo mi się o to podoba, że wspomnieliście panowie chociażby o oszczędnościach energii, bo to jest. Bardzo istotna kwestia, jeżeli rzeczywiście będziemy w stanie powiedzieć, że to nie tylko... Się zwróci, ale że pomoże oszczędzać, zarabiać, mniej wydawać. O, może, może to jest najlepsze słowo mniej wydawać. Natomiast ciężar ciężkości trochę w ostatnim czasie się przeniósł chociażby na tą energię, natomiast dużo wcześniej mówiliśmy chociażby o dużych przeszkleniach, o kontakcie z naturą. Ja uważam, że bardzo jeszcze dużo jest do zrobienia, chociażby w zakresie edukowania i świadomości, w zakresie ukrytych napędów, bo to jest problem na rynku, że producenci chcą. Coraz większe przeszklenia, coraz większe ciężary, ale żeby one jednak szybciutko się tutaj podnosiły i przesuwały, a ten napęd to musi być ukryty w coraz mniejszej ramie i i moim zdaniem tutaj bardzo duże wyzwanie przed działem R&D. Cisza, prędkość, minimalizm. <laughs> no i jeszcze wiesz, na końcu jak on się otwiera, no to musi delikatnie pojechać, a w drugą stronę z kolei, jak on nam się zamyka, no to musi się delikatnie domknąć, to musi być ciche, wręcz niesłyszalne. No jakby tutaj wydaje mi się, że jest nieskończone pole do pracy, bo zawsze jak zrobicie lepszy, to zawsze, i tak jakby jakby, można, zawsze będzie potrzebny tak, jeszcze lepszy tak. i jeszcze mniejszy i, i, i taki, który jeszcze mniej prądu Zużywa, a najlepiej w ogóle, żeby miał niezależne zasilanie awaryjne. No i jakby pole, pole do popisu jest gigantyczne, a uważam, że macie w tym duże, duże, duże pole do popisu. No, kierunek, już to, o którym Pan mówi, już dosyć dawno zauważyliśmy, że oprócz tego, że projektanci, architekci chcieliby mieć wszystko, żeby wszystko funkcjonowało, jednocześnie, żeby nic nie było widać na wierzchu. Tak? czyli tak zwane drzwi wszystko mające. Jedne drzwi mogą posiadać cztery funkcje, tak? przeciwpożarowe, ewakuacyjne, komunikacyjne, do napowietrzania, czyli jeszcze przeciwpożarowe, jeśli chodzi o systemach oddymiania. I dosyć ciężko czasami jest to wszystko w jednej konstrukcji. No właśnie. Co prawda później się przechodzi, czemu to tyle kosztuje. No, no, gdybyśmy zrobili czworo drzwi, to i tak by drożej wyszło niż to w jednym, co zmieścimy, tak? tak więc jest na to jakieś tam wytłumaczenie. Natomiast to, co Michał wspomniał o nowych drzwi, karu, drzwiach karuzelowych, na pewno Panowie wiecie, że GC jest jedyną firmą na rynku to już od bardzo dawna z napędem Slim Drive, tak, 7centymetrowym, jeśli chodzi o drzwi przesuwne i. Do drzwi rozwiernych, ale ten przesuwny to był ten, ten taki przełom. Hit. Tutaj, tutaj wiedziemy ten prym od tylu lat. Żaden z naszych konkurentów nie doszedł do tego wymiaru 7 cm. Tutaj też rzuciliśmy kolejne wyzwanie w postaci najnowszych tych drzwi karuzelowych, gdzie mamy 75, 75 mm, dach, w którym jest ukryty napęd. I też GC nigdy nie zależało, żeby, żeby, żeby być wszędzie jakby tam numerem jeden, tak? Takim, jeśli chodzi o, o dostępność, o ten. Natomiast zależało nam na tym, żeby wyróżniać się na rynku. Wiadomo, że te rozwiązania są też i odpowiednio droższe, natomiast jest grupa klientów, którzy chcą się czymś wyróżniać, tak? Oczywiście mamy też produkty alternatywne, też i, i tańsze, i dla szerszej, szerszej grupy odbiorców, natomiast zawsze chcemy mieć w swojej ofercie jakąś taką wisienkę, tak, że, mhm. że jeżeli są klienci, którzy chcą się wyróżniać na rynku, no to, to też dajemy takie możliwości, jednocześnie spełniając wszystkie najwyższe kryteria, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tak, bo z jednej strony trzeba pamiętać, że estetyka, funkcjonalność Natomiast no, musimy pamiętać, że to są systemy automatyczne, gdzie, gdzie i korzystają z tego i do osoby dorosłe, starsze, tak, z jakimiś ograniczeniami, jeśli chodzi o poruszanie się, ale też i dzieci. Tak. Nie, nie zawsze dziecko jesteśmy w stanie upilnować i to zawsze się mówi, że trzeba mieć oczy dookoła głowy, tak, dziecka nie, mogła, nie można stracić na chwilę. No, bo jednak są to sytuacje też niebezpieczne, to więc też w tym kierunku się rozwijamy i pamiętając o tych wszystkich najbardziej rygorystycznych przepisach, zanim cokolwiek wprowadzimy na rynek, musi przejść wszystkie rygorystyczne badania. Ale a propos bezpieczeństwa i wspomnianej automatyzacji trzeba przyznać, że ja biorę udział w konferencjach różnego rodzaju, także konferencjach wielkoobiektowych, w konferencjach od automatyki. I trzeba przyznać, że jesteście jedną z nielicznych, jeżeli nie jedyną firmą, która jest tam zauważalna z branży okienno-drzwiowej z automatyką to różnie znowu. Automatyka to może być również sama centrala do sterowania wieloma innymi urządzeniami albo jakiś integrator. Natomiast trzeba przyznać, że jesteście jako jedni z nielicznych widoczni. W tym segmencie nie będę zdradzał, gdzie, bo zaraz będzie, będziecie mieli dużo konkurencji, więc nie, nie będziemy mówić, ale jest taki zdefiniowany problem wśród tych, którzy chcą edukować w zakresie Zaawansowanej automatyki w kontekście urządzeń, także z Waszych kategorii produktowych, zdefiniowany problem, mianowicie brak osób, które potrafią to obsłużyć. Wspomnieliście o swoim serwisie, wspomnieliście o firmach partnerskich, natomiast przyjeżdża. Człowiek, który montuje drzwi takie bądź inne, umie montować drzwi ewakuacyjne, wie jak zamontować drzwi przeciwpożarowe, bo to osobne wytyczne są, umie je zamontować, ale czy nie ma w waszej kategorii produktowej problemu z takimi integratorami, z ludźmi, którzy wepną już automatykę, systemy ewakuacyjne, systemy ryglowania do jakichś poważniejszych elementów budynkowych? Dlatego między innymi siedzimy w takiej sali, tak? Że już od dłuższego czasu widzieliśmy, z tym zauważyliśmy ten problem, że zwykły montaż, zwykłe uruchomienie prostych drzwi automatycznych już nie wystarcza. Też dosyć często się spotykamy z sytuacją, że montaż zwykłego samozamykacza że zapraszamy na szkolenia firmy instalatorskie, montażystów. Też często było takie <laughs> zaproszenie aroganckie podejście troszkę, że co to za pana, Ja od 20 lat montuję samo co ja się u was nauczę, tak? Tylko później po szkoleniu mówi, kurczę, no przez 20 lat taki błąd popełniałem, albo nie wiedziałem, że jest taka możliwość regulacyjna. I, i nagle ci fachowcy, ci, którzy mają kilka lat, kilkanaście lat doświadczenia, patrzą na to zupełnie inaczej. I mówi, kurczę, gdybym wiedział to wcześniej, ile bym miał wyjazdów serwisowych, tak? tak więc bardzo my... Duży nakład w, hmm, robimy w tym kierunku, żeby podwyższać hmm, świadomość firm montażowych, serwisowych, bo za tym też idzie później opinia o produkcie. Bo pamiętajmy, że nie ma, że ktoś coś źle zamontował, źle wyregulował, tylko. Tylko produkt albo, wadliwy. Na pewno jest okay. źle coś z produktem. Tak, i to, i to, nikt, to, nikt nie zwraca uwagi na to, tak, czy, aby na i, pewno i To zostało się zaczyna to na przykład od drzwi, tak, że drzwi firmy X. Źle chodzi. Tak, tak, tak. Później no, producent drzwi mówi, ale nie, to o to mnie, mnie dobrze jest. To jest ten dostawca tego czy z automatyki, czy samozamykaczek. I, I schodzi dopiero w dół. Tak, I zwalanie i winy. Tak, idzie... I każdy się zaczyna tłumaczyć, ale zaraz, my, my dostarczyli to źle, zostało zamontowane. A to i an taki... Analogicznie nawet patrząc, yy, najprostsze źródło informacji, fora internetowe, gdzie ludzie się wymieniają opiniami. Rzucają zdjęcie, kupiłem y, okna firmy X, I pękło tutaj, mm -hmm. albo źle, źle chodzi. E, nikt się nie zastanawia nad tym, czy to. Zostało dobrze zamontowane, znaczy dopiero później ta refleksja przychodzi. Natomiast w pierwszym kroku także wizerunkowo obrywa na tym firma, która wyprodukowała albo obrędowała dane tak, produkt. Tutaj logo widać. Tak, 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 dlatego no, to, co wspomniałem, odpowiadając na pytanie. Dużo jak... macie takich kryzysów wizerunkowych, które trzeba gasić, no bo firmy systemowe myślę spotykają się z takimi rzeczami. I ja czuję dumę, że współpracuję z daną firmą, kiedy idę, widzę logo, rozpoznaję, widzę, że to dobrze pracuje. A nie da się ukryć, że logo Geze jest mocno widoczne w produktach w porównaniu na przykład nie wiem, z drzwiami. Nie widać obrębowania drzwi jako takich często, ale widać napęd, widać samo samozamek. Tak. Nie więc... znamy odpowiedzi, może to jest pytanie pułapka. Czy dużo macie takich kryzysów, które trzeba gasić pożarów mało? Nie, znaczy ja powiem tak, wizerunkowo nie, to znaczy nie ma takiej sytuacji właśnie, że, że coś jest skojarzone, że nie wiem, marka nasza. Źle działa, tak? W sensie produkty naszej marki źle działają. Myślę, że to jest właśnie często y, raczej sytuacja i prośba o pomoc w jakichś y, przypadkach. Kiedy często nawet samo użytkowanie drzwi może sprawić, że, że automatyka nie działa, nie działa prawidłowo. Natomiast ja myślę, że, że naszym zadaniem, i to i Piotr i ja mówiliśmy już wcześniej, jest po prostu edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Dlatego nie bez powodu przyszły rok i kolejne lata bardzo mocno stawiamy na szkolenia i na rozwój tej, tej części naszej działalności. Właśnie dlatego, żeby. żeby Pewne, pewne problemy nie uderzały w markę, że my chcemy przygotować naszych partnerów, naszych klientów, jak właściwie to robić. Zresztą, no, umówmy się, że najwięksi producenci drzwi też od dawna tego typu programy realizują, właśnie dlatego, że pierwsza opinia klienta to jest, że coś jest nie tak z tymi drzwiami, coś jest nie tak z tym samozamykaczem czy automatem, a często jest to po prostu źle zamontowana. Jakby źle zamontowane drzwi czy, czy, czy automat, bądź też źle użytkowane. Zresztą, między innymi, no nie chcę wszystkiego zdradzać, niebawem o tym powiemy, natomiast chcemy też prowadzić szkolenia związane z obsługą naszych automatów. Nie tylko, nie tylko dla, dla, dla fachowców, dla naszych partnerów, którzy, którzy sprzedają czy realizują montaże ale też dla, dla osób, które potem użytkują te, te, te obiekty, obsługują chociażby nasze automaty. Więc na pewno to jest duże wyzwanie. To odważna decyzja, bo później będzie mniej serwisów, jak ludzie się nauczą użytkować produkty. Do końca, właśnie między innymi dlatego z tych powodów, o których rozmawiamy, powstał serwis GECE, że nasz, jeśli chodzi o naszych ludzi z własnym parkiem samochodowym, po pierwsze, żeby zwiększyć jakość obsługi klientów bo wiadomo, z firmami partnerskimi no, to są osobne e, biznesy, tak? E, I on, jeżeli komuś zlecamy na zewnątrz montaż, no, to musimy się dostosować do ich grafiku. Wewnętrznie możemy sobie poprzestawiać, tak? bo są to nasi ludzie. Wiemy, gdzie jakie priorytety są, tak zwane gaszenie pożarów. A w budownictwie no, no ciężko jest, bo harmonogramy się rozjeżdżają, nawet jak jest ustalony montaż, ale za dwa dni. My, my w Polsce się jeszcze dostosowujemy, tak. Na rynku niemieckim, jeżeli jest ustawiony montaż na, na jutro, a Ktoś się nie wyrobi, proszę przyjechać za dwa dni, to nie powiedział, ale najwcześniejszy termin mamy za dwa tygodnie. Nie ma elastyczności. I nie ma elastyczności. Y -y. Nasza mentalność polska jest taka, że no my chcemy pomóc. Tak? I własnym serwisem odnośnie to możemy zareagować szybciej, bo my decydujemy o tym, tak? gdzie kogo wyślemy. Natomiast druga sprawa to jest ta właśnie jakości montażu serwisu że my mamy lepszą pieczę na tym, jak ci, jak ci pracownicy, ci ludzie są wyszkoleni, jak szybko, jak często ich możemy szkolić, tak. Możemy szybko wyłapywać, gdzie mają braki, którzy są lepszymi, którzy też mogą wspomagać inne zespoły, tak. tak więc to ma też wpływ później na samo postrzeganie marki, tak jak szybka jest reakcja, właśnie jak często trzeba wzywać do tego, czy to się odbywa na, same, na zasadzie samych przeglądów. Ja zawsze tutaj taką analogię do samochodów daję, tak, że ale po co mam serwisować automat, tak? Mówię, no tak samo jak samochód, no. i samochód i napęd będzie jeździć, będzie duży jeździć. jeździć, będzie dłużej, ale go nie będziemy serwisować, on będzie jeździł do końca. Tak? tylko nie wiemy, kiedy ten koniec no tak. nastąpi, tak, I jak szybko, tak, tak więc. Yy, więc no z tego względu serwis nadal rozwijamy, i, i, i szkolimy cały czas. Tu jeszcze odpowiem na to pytanie, czy się nie boimy, jakby mniejszej ilości serwisów. Powiem powiem szczerze, że, że wrę, wręcz przeciwnie, bo, bo tak naprawdę często jest tak, że nie przeszkolona osoba, która użytkuje nasz automat na przykład, faktycznie wzywa serwis. Pod czym serwis przyjeżdża, jedzie nieraz ileś kilometrów, planuje, planuje czas, i naciśnięcie dwóch przycisków powoduje, że wszystko jest dobrze i to można było zrobić, jakby ktoś był przeszkolony dużo szybciej. Wiadomo, że taka usługa kosztuje, potem klient jest zdziwiony i zaskoczony, dlaczego musi zapłacić za serwis, jak to trwało 5 minut czy dziesięć. Więc ja uważam, że, 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 że wcale nie. Lepiej, lepszy, lepiej przeszkoleni, przygotowani użytkownicy naszych, naszych automatów, naszych systemów, to jest, to jest gwarancja raz, że zadowolenia, z użytkowania przez, przez klientów, a dwa dla nas po prostu czas na obsługę poważnych, poważnych zleceń czy montaży, których też po prostu jest dużo. Nie boimy się tego. No dobrze, bardzo powiedziałbym, ja wyciągam optymistyczne wnioski z tej rozmowy, o których sobie zaraz z Pawłem przegadamy, żeby tutaj was, że tak powiem, obgadać na boku. Ale dziękujemy serdecznie za tą rozmowę. To, Karol, to jeszcze króciutko, bo są dwie szkoły. Wy jesteście z której? GEZE po polsku czy Gece po niemiecku? Ja mówię Gezę, ge, ja ale geze. słyszałem, że Pan Piotr tak mówi Gece. Ja mówię Geze, bo mówię Geze, ale mamy też kolegów w firmie, że się przedstawia, że, że są z RZZ. O, czyli po francusku można. Ale to ja mówię, dwa pokolenia. No właśnie. Tak, ja mówię tak. Geze. Piotr, no. No właśnie, już zapominają, że tak powiem, ludzie o, o korzeniach firmy. Nie mam na myśli pracowników, tylko generalnie klientów. I gezę, no gezę, od zawsze, tak? Spostrza się, tak. tak. Od zawsze firma jest, więc jakby to, to, to jest oczywiste. Dziękuję. formy są poprawne. A, no to no, tym bardziej czuję się rozgrzeszony. Ja tak jak najbardziej. Dziękujemy serdecznie za tą rozmowę. Dziękujemy za gościnę, a my przechodzimy teraz do naszych dalszych tematów. Wielkie dzięki. Dziękuję Wszystkiego bardzo. dobrego na święta. Wzajemnie dziękuję.